Cześć, witam Was na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj zestaw z miażdżącym Hulkiem z ciastoliną Play-Doh. W zestawie znajdziecie figurkę Hulka z wieloma foremkami oraz z jego głową, która jest równocześnie pojemniczkiem na zieloną ciastolinę. Jeżeli przyciśniemy głowę, nasz Hulk zacznie miażdżyć. Dodatkowo otrzymacie figurkę Ironmana, gdzie jego głowa jest słoiczkiem z niebieską ciastoliną oraz dodatkową ciastolinę z nadrukiem takim, jakby był to mur czy cegły, oczywiście w kolorze czerwonym, takim jasno-różowym. Zaczniemy od figurki Ironmana. Jak widzicie, mamy tutaj kilka otworów, w tym jego kółko, które w filmie pozwala Ironmanowi żyć. Wypełnimy je teraz niebieską ciastoliną. Nasz Ironman nabierze kolor. Wypełniłam już wszystkie dziurki u Ironmana, a teraz zrobię jeszcze kształt, który ma on pod spodem. Jest to foremka, mamy tutaj taki koło w płomieniach i zaraz odcisnę je w naszej pomarańczowo-różowo-czerwonej ciastolinie. Mamy ogniste koło i przyczepimy je do ręki Ironmana. Zajmiemy się teraz Hulkiem. Hulk jest bardzo zdenerwowany i lubi miażdżyć i kruszyć różne rzeczy. Zaraz zbudujemy mu cegły, które będzie mógł zmiażdżyć. Pod stopami Hulka mamy foremki na cegły. I Hulk będzie mógł je miażdżyć. Na jego dłoniach mamy również wzory, które wskazują na to, że nasz Hulk jest bardzo wściekły. Zobaczcie, co zostało z cegły, którą zmiażdżył Hulk. Naprawdę ma on dużo siły. No i możecie wypatrywać wzorków, które zostają po uderzeniu Hulka. Spróbuję pokazać Wam to jeszcze raz. No i nasza cegła oczywiście jest zmiażdżona. Oprócz cegieł na ciele Hulka znajdziecie również inne foremki. Mamy tutaj oponę, z tyłu mamy samolot, a na drugiej ręce jest broń. Spróbuję teraz ulepić oponę. Ona również będzie się na pewno dobrze nadawała do miażdżenia przez Hulka. Tak wygląda ulepione koło. Oczywiście jest ono dla Hulka, żeby mógł je zmiażdżyć. Zobaczcie, widać tutaj wzorek, który się odciska na naszej oponie. Spróbujemy jeszcze raz. No i tak wygląda zmiażdżona opona przez Hulka. Ulepimy teraz broń, której foremka się znajduje na drugiej ręce Hulka. Broń podarujemy oczywiście Ironmanowi, bo trochę szkoda, żeby Hulk taką broń miażdżył. Także broń dostanie Ironman i włożymy ją Ironmanowi
do ręki. Ostatnią foremką, jaką nam została, jest samolot. Będzie on zielony. Po usunięciu nadmiaru ciastoliny macie zielony samolot. Jak widzicie, możecie ulepić wiele akcesoriów dla swoich bohaterów oraz dużo rzeczy, które Hulk może zmiażdżyć. Hulk faktycznie potrafi zmiażdżyć wszystkie rzeczy, które ulepicie mu z ciastoliny. Towarzyszy mu jego przyjaciel Iron Man. Jeżeli zapragniecie mieć ten zestaw w swojej kolekcji, zapraszam Was na megadyskont.pl.